Siema, z tej strony Akła i zapraszam na wywiad ze współorganizatorem OTP Dylanem Wawrzyniakiem. 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 Okej, Dylan, zaprosiłam Cię tutaj, żeby omówić, to fakt, żeby omówić OTP tegoroczne. Powiedz mi, co to jest OTP? No OTP jest to ogólnopolski turniej Pokémon, jest to inicjatywa oddolna już od 21 lat, w tym roku będzie, wow. To 21 OTP. Tak jak rok temu było 20, no bo była tam rocznicowa. Mhm. I w tym roku znowu było głosowanie, trochę przebiegało dziwnie, ale się w końcu udało, więc hura. No będzie to turniej, spodziewamy się prawdopodobnie ponad 100 osób, super. Jak co roku. I w tym roku jest to organizowane raz ze sklepem Gralnia, Gry bez prądu z Łodzi. Więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy zachęci, pozdrawiania do więzienia. I i będzie trudniej. No, będą gracze, będzie fajnie, będą sponsorzy, czego nie było w sumie jeszcze. To rok temu było pierwszy taki sponsoring, taki sensowny. Rozumiem, okej. Okay. A powiedz mi, graczy 100, powiedzmy około, Master, Senior, Junior, no, tak? Się spodziewam, ponad 100 graczy. No tak, ponad 100 graczy. No, salę mamy, mieści się 220 osób. O, super. I w ogóle w tym roku chcemy wypuścić na przykład takie wejściówki dla kolekcjonerów, co nie, czyli tam nie za 150, tylko na przykład za 40 zł, żeby ktoś sobie wszedł, dostanie tam promkę. O, i żeby okay. mógł się potradować i tak dalej, bo sala jest tak na 220 osób, co nie, więc tam jest to w ogóle w hotelu, będzie to podzielone na kilka sal i właśnie przez to tam mamy też decyzyjne korytarze, wtedy nasza w korytarzach jakieś tam miejsce do kolekcjonerów, też tam na jakieś sale miejsce do kolekcjonerów, więc też jak nie jesteś graczem, a chcesz wbić mordo, to kupuj wejściówkę i wspieraj OTP. Czyli jeżeli jesteśmy kolekcjonerami i chcemy się powymieniać, to też możemy tak, przyjść tak, na OTP. Będzie, po prostu na to dzienna pula wejściowa, bo przewidujemy takie wstępnie pulę 150 dla graczy, resztę dla kolekcjonerów i potem zobaczymy, jak się będą rozchodzić. Będzie, na przykład, będzie duże zainteresowanie na przykład dla gracza, małe dla kolekcjonerów, no to powiększymy pulę dla graczy, a jeżeli w drugą stronę, to też po prostu więcej dla kolekcjonerów wrzucimy, no z tym, że no, chcemy zostawić tą pulę dla graczy na taką trochę większą, no to głównie dla nich jest, bo to jest głównie turniej. Oczywiście. To w takim razie powiedz mi dokładnie, gdzie się odbędzie ten turniej. Będzie to Boutique Hotel w Łodzi, naprzeciwko Galerii Łódzkiej. No i tam będzie na przestrzeni kilku tam sal jest i tam jest, dosłownie jest to centrum Łodzi, tam obok jest stanie jednorożcy dosłownie, 5 minut gdzie od stanie. Czyli łatwy dojazd. Tak, no bardzo łatwy, bo z jakiegokolwiek dworca masz po prostu prosty dojazd. Łódź Fabryczna jest jeden tramwaj, wsiadasz i do centrum się dostajesz, z Łódź Widzę wsiadasz też jeden tramwaj i dojeżdżasz do Piotrkowskiej Centrum, czyli tam stanie jednorożcy, wsiadasz i jesteś. Super. Bo to jest obok Galerii Łódzkiej, więc też w ogóle jest fajna rzecz, bo tam jest kilka restauracji, już mamy też dane boutique hotelowych, tam jest może bodajże Fierina Bianco i kilka innych jakichś Wall Street, więc też pewnie będą przewidziane jakieś zniżki dla graczy na restauracji, a myślę, tylko jest Galeria Łódzka, więc jak ktoś chce do Maka, to ma 5 minut do Maka się przejść z buta, więc super lokalizacja generalnie. I fajnie. Mam też pytanie. Zauważyłam, że data to 7-9 lipca. Tak. Co się będzie działo w piątek 7? W piątek 7 jest przewidziany najprawdopodobniej turniej Build a Battle, tak jak rok temu. Będzie on odbywać się w Gralni Gry bez prądu, no bo to nie będzie aż taki duży turniej, więc nie będziemy na to innej sali wynajmować, więc będzie to, będzie turniej się będzie w Gralni Gry bez prądu. Właśnie Build a Battle'owy, plus zobaczymy, jak będzie zainteresowanie Build a Battle'em, jeżeli zostanie jakoś miejsce, bo prawdopodobnie miejsca w granie jest na 40 około osób. Więc jeżeli zostanie miejsce, jeszcze planujemy może jakiś mniejszy turniej też jakiegoś SM Lota, ale to zobaczymy, po prostu jak się będzie Build a Battle szedł. Super, super. A powiedz mi, czy planujecie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy wokół turnieju? Tak, no generalnie w sensie wokół turnieju, w sensie wszystko poza turniejami, czy... Znaczy, turniejowo. Powiedzmy, turniejowo, że nie poszło nam w sobotę. Okej, nie poszło wam w sobotę, to załóżmy, jesteście masterami, a ewentualnie seniorami, bo seniorzy skończą już day one całą topkę. Okej. Okay. A jeżeli jesteś masterem, nie poszło ci w day one, to idziesz na day two, grasz sobie side event. Jeszcze side event jest jeszcze do dopracowania, ponieważ zastanawiam się nad formatem. GLC! Zastanawiam się GLC, tylko wydaje mi się, że ci ludzie, co mówią, że GLC, to potem będą płakać, jak dostaną po dupie. Bo... A ludzie myślą, że to jest taki fan format, ale to nie jest fan format, jest to strasznie tryhardowy format, szczerze. Zastanawiam się, czy wiedzowo nie trzeba być więcej niż w standardzie, tak szczerze, bo masz tam trzeba, dużo... Trzeba, bo musisz znać wszystkie karty. Musisz znać dosłownie wszystkie jakieś sensowne karty, musisz wiedzieć. Prawda. Czego i tak ci ktoś wyjdzie z jakąś kartą wyciągniętą z jakiegoś BW i nie wiesz, co się dzieje. Kartą pułapką. Tak, no, z kartą pułapką i ty generalnie masz mindfucka i nie wiesz, co się dzieje.
Więc zastanawiam się na GLC, ewentualnie drużynówką, tak jak to mniej więcej rok temu. A jak wygląda taka drużynówka? Gra drużynowa wygląda tak, że są trzy osobowe drużyny. Mhm. I potem jest na przykład wybierane, jest tam rzucane kostką, kto wybiera kogo. Że załóżmy jest Mati 1, Mati 2 i Piotr 1, Piotr 2. Dobra. I na przykład Mati mówi, bo Mati wygrał rzut kostką, to ja gram z tym, potem oni decydują, czyli on gra z tym, a potem na końcu... Rozumiem. I okay. Potem to jest to gra rozgrywana w BO1, mhm. Czyli na koniec masz trzy gry rozgrywane pomiędzy sześcioma graczami, po trzech na drużynę i na przykład dwóch wygra. No to wygrywają. Okej. Okay. Bo mają 2-1. Czyli drużyna wygrywa. Tak, czyli drużyna wygrywa. No to jest tak, jakby każdy meczek był jeden. Tylko, że rozumiem. Na trzy osoby. No i tak jak rok temu. Jest szansa, że to będzie ewentualnie właśnie Junior Challenge. Mhm. Ale mam wątpliwości z tego, ile osób będzie miało jakiś sensowny deck złożony, więc tutaj też jestem skłonny do dyskusji na ten temat i ewentualnie... Tutaj będziecie mieć filmik, link do tego, jak Shanero tłumaczy nam, co to jest GLC, czyli Gym Leader Challenge, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, to tutaj zobaczycie. Okej, okay, w takim razie wiemy, gdzie jest turniej. Co się jeszcze na będzie turniej Pokkena, co ja? Zapomniałem. Będzie turniej Pokkena i będzie klepa. I klepa. Będą switche przygotowane też. Super. Wszystko i no, będzie po prostu taki segmentowy turniej Pokkena. Okej. Okay. Prawdopodobnie. No i co? No i ludzie będą mogli sobie przyjść na switche, pograć, no i będzie cała... No, bardzo fajnie. To już będzie w formie drabinki. Rozumiem. Takie, już nie tam grupę, ewentualnie może w sumie grupy, zależy ile osób będzie chętnych, mm-hmm. Ale prawdopodobnie będzie to drabinka po prostu i tam też będzie coś do wygrania fajnego. W Pokkena nie potrafię grać, ale zapraszamy. Też ale mam fajnego. Nadzieję, że wy też nie potraficie, bo ja chcę tu wygrać. Ale się nauczycie, tak. O. Okej. Okay. Jeszcze coś dodatkowego? Spodziewamy się? Prawdopodobnie dostaniemy jeszcze, tak jak było na przykład rok temu, bo gra w Kotka i Pyszczek. Ludzie w to grali i prawdopodobnie będzie to od Rebela też, bo... Im się podobało, tak? Tak, bo z Rebelem już mamy w miarę współpracę. Mm-hmm. Można powiedzieć, że super. Z Rebelem już tam grania się dogadała. Co super. Tego? Jeszcze ze współpracy może wspomnę, że z Endorfi, czyli tam od gamingowych spraw bardziej, też jesteśmy już dogadani, że też tam rzucą jakąś pulę nagród. Bardzo fajnie. Ostatnio. I prowadzone są jeszcze inne rozmowy. Okej, okay. Ale jak na razie tajemnica. Tak, jak na razie jeszcze nie jest to dopięte. Bo jesteśmy mailowo zgadani, ale po prostu nie chcę tam mówić. Oczywiście, nie chcemy zapeszać. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Dobra. Więc to tyle. No i ewentualnie jeszcze zastanawiam się nad drugim side eventem, bo zależy się, kto ile osób będzie. Bo jeżeli na przykład będzie 100, na przykład już 160 osób, a 16 będzie go w day two, to nawet ta drużynówka to jest chyba za mało, więc jeżeli na będzie dużo osób, to pewnie nawet dwa side eventy równolegle, żeby... Czy na przykład jeden mógł być wtedy Jimmy Delczęcia, a jeden drużynówka. Żeby też tak to wyglądało. Okej, okay, rozumiem. Jest na tyle miejsca, tak, że w sensie, bo jest tam po prostu dużo miejsca, bo już mówię, że prawdopodobnie seniorzy zaczną w ogóle w turniej w innym momencie, bo oni tak gra mniej rund i tak dalej. Mm-hmm. Oni nie będą zupełnie inną salę, od tego, bo mamy po prostu kilka sal. Okay. Wysokie stoły, żeby mnie zapeszać, będą grały też w oddzielnej sali i tam będzie 10 stołów, czyli top tak 20 graczy w danym momencie na stołach będzie grało. Też żeby ten jeden, a na głównej sali to będzie tam cała reszta właśnie. Okej. Okay. Czyli to jest takie trzy sale głównie do grania. No i korytarze jeszcze, tam, ale to korytarze to właśnie dla kolekcjonerów i tak dalej. Dla kolekcjonerów. Okej. Okay. Dobrze. Czy spodziewamy się streama? Tak, będzie. Właśnie aktualnie dogadujemy właśnie z Endorfi, że plus na ich kanale poleci stream, bo oni tam prowadzą też turnieje MTG i Flesh and Blooda i prawdopodobnie będzie to stream z castem. Super. I mam nadzieję, że mam tylko gościa, taki ze smaczkiem, taki smaczek i podkrętek, że jak się go uda go sprowadzić, no, to będzie git. No, ogólnie super. Jeszcze cast planuję mieć wymienny. Dodatkowo planuję taką strefę wywiadową, żeby móc przeprowadzać takie wywiady między rundami. Okej, z graczami, bo Miłosz się zgłosił, że dobra. Bardzo chciał, więc też chciałby robić wywiady. Tak, tak, po grach, więc też jak będzie mógł, to będzie mógł, jak nie, to prawdopodobnie ja albo ktoś z zewnątrz. W porządku. I no, tyle, no tak to na razie wygląda ze streamem, więc będzie z castem i będzie fajnie, i będą podkrętki, będą dymy. Będą dymy, widzicie? Mamy odpowiedź. Będą dymy. Okej, okay. To w takim razie jeszcze powiedzmy, na sam początek, kiedy ruszą zapisy na turniej? Zapisy prawdopodobnie ruszą jakoś początek czerwca. Okej. Okay. Jakoś te terminy ewentualnie trochę później, bo też tam grania stwierdziła, że nie chce jakoś bardzo dużo otrzymać kasy a uczestników, a wiadomo, że raczej wszyscy się zmieszczą. Tak jest miejsce dla 200 graczy. Bez sensu teraz jakby ściągać kasę, że tam no, może nie zdąży coś tam, bo uważamy, że to na pewno się uda każdemu zapisać. Jak nie, to też jest w razie czego opcja, żeby coś tam pokminić, że z którym, żeby jakąś dodatkową salę gdzieś tam oczywiście. Przyknić.
Więc no, prawdopodobnie jakoś w okolicach czerwca, no tak miesiąc przed, żeby sobie kupić wejściówkę, wydaje mi się, że spokojnie. Gdzie będzie można znaleźć link do zapisów? Link do zapisów będzie na stronie na Facebooku. To jest to strona, nie fanpage, to się strona nazywa już na Facebooku. I będzie on dostępny, no po prostu to będzie w podpiętej poczcie, po prostu na wydarzeniu, po prostu potem stworzymy jeszcze wydarzenie już tak bliżej tego do podpięcia na stronie. Czyli szukamy na Facebooku Ogólnopolski Turniej Pokémon 2023, wchodzimy na fanpage, na stronę na Facebooku i tam znajdziecie przypięty post, jak zaczną się zapisy. Tak. No i tam będzie wiadomo, w sensie ta wejściówka dla gracza, czyli tam 150 przedpłata, ewentualnie na miejscu chyba to będzie 180 zł. Okej. Okay. Bo wiadomo, że po prostu chcemy jakby organizację opłacić z góry, więc to jest to normalne, plus tam właśnie też dla kolekcjonerów będzie możliwość tam właśnie zakupu, no będą po prostu dwie oddzielne. Takiej wejściówki mniejszej, tańszej. Tak. Bardzo fajny pomysł. Okej. Jakie dywizje przewidujemy w turnieju? No dywizje będą i Masters standardowo, to będzie oddzielny turniej, plus Senior Junior, no bo... Czyli łączone Senior Junior mam. Tak, Senior Junior będzie jak przez ostatnie tam dwa lata, co było, też będzie łączone to. Okej. No bo nie chcemy tam znowu już tych juniorów rzucać na Masterów. Jest już tak znaczna liczba graczy, że no to... Tak. No nie się to z celem. Jak jeszcze powiedzmy w takim 2019 tych seniorów było na przykład z juniorami było może 5-6 na turnieju, może tam porywać do 10, chociaż nie wiem czy nawet nie było. I robić im oddzielny turniej chyba nie było za bardzo sensu. To w tym roku na pewno będzie to już spokojnie ponad 20 osób, więc to jest taki League Cup Master. Więc to tutaj już taki oddzielny turniej, no, ale znowu ich nie będziemy rozbijać, bo to się znowu mija z celem. Tak. Bo jak widać jesteś jankiem i możesz wygrać nawet turniej, będąc juniorem. Będąc juniorem, dokładnie tak. Pozdrawiamy Janka. Tak. Okej, w takim razie jeszcze opowiedz mi o nagrodach. Czy coś jeszcze możesz dodać? No nagrody na pewno będą złożone po pierwsze z wpisowego, czyli wpisowe generalnie idzie właśnie wiadomo na salę i tak dalej, ale tam już cała reszta tam nadpłaty, no to już jest jakby na nagrody. Całość idzie, czyli w zależności od ilości graczy będą takie nagrody. Rozumiem. Będą one rozdysponowane na zarówno główny turniej, jak i side eventy. Plus, no wiadomo, od sponsorów, bo sponsorzy też zarzucą, tak jak rok temu Lebe zarzucił kilka jakichś planszówek, jakiś taki gierek. Ultimate Guard też rok temu właśnie wrzucił deckboxy i tak dalej, więc w tym roku też prawdopodobnie, jeżeli się uda to dopiąć, to też możesz się tego spodziewać. Bardzo fajnie. Endorfi też już mówiliśmy, że tam jakieś fajne itemki wlecą, więc na pewno to też do puli wejdzie. No i jeszcze wiadomo, że playmaty będą. O. Będą playmaty takie co roku. Super. Więc już będą dostępne. A, i będzie teraz w tym roku znowu to wygląda być puchar taki. Puchar? Taki fizyczny. No taki fizyczny, że możesz sobie wziąć i będzie z logo OTP. Super, no. Bardzo fajnie. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Kto może wziąć udział w tym turnieju? No, jest to bardzo ciekawe pytanie, bo jest to niejednoznaczne. I moja opinia jest taka. Każdy, kogo lubię, to po pierwsze... Nie, a tak całkiem poważnie. No, głównie osoby z Polski. Tak. Czy jak jesteś Polakiem, to się możesz zapisać. Jeżeli jesteś Stevenem, i przyjechałeś jako Steven, tak jak to miało miejsce w filmie. Też możesz wejść, bo jesteś cool gościem, ale jak jesteś Julajem i polska scena cię nie lubi, to wtedy łapka w dół i wyjazd. Wtedy nie ma. Wtedy... Są lepsi, są gorsi, słuchaj. Ja bym puścił Julaja, ja lubię Julaja, ale wiem, ale że... Ale powiedzmy, że ogląda to random osoba, która zupełnie nie wie, kto to jest Juraj, kto to jest Steven. Tak, to jest, no, jest to bardzo nieoczywiste znowu. Jak powiedzmy tak, jeżeli nie jesteś osobą jakąś tam negatywnie postrzeganą przez polską scenę i masz tam jakieś koneksje do Polaków, czyli na przykład znasz tam, jesteś kolegą czy coś takiego i na przykład tym dzielisz sobie, nie, no to jest cool gość, no to wchodzisz i masz esse. A jak jesteś Jurajem i na przykład wtedy mówią, nie, ten gość jest bad. Co im ten Juraj zrobił? Jest bad, no to wtedy nie wchodzisz. No okay. I sorry, ja bym cię wpuścił, ale Juraj nie wejdzie. Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, nie wiem, jestem osobą z Wielkiej Brytanii, jestem Polakiem, zupełnie randomowa, nikogo... Wbijasz. Nie, tak, wbijamy, jesteś Polakiem, powiedzmy, mówisz po polsku, to wchodzisz. Wiesz, że kiedyś był chyba wymóg? Ja słyszałem czymś takim, wymóg, że mówisz po polsku. Tak, i wtedy Robin Schulz by mógł przyjąć, po polsku mówi i film to samo.
Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli w seniorach i juniorach trochę ciężko może być dogadać się, prawda? Szczególnie w juniorach, tak. Po angielsku, więc jest to pewien może to być wymóg dla juniorów rzeczywiście, szczególnie, że mamy trochę osób z Ukrainy, więc tutaj może być też... Właśnie ciekawe jest to, bo to jest ciekawa sprawa, że mieliśmy strasznie duży przypływ jakby etniczny właśnie z Ukrainy, a nie widać tego chyba na graczach, w sensie tak nie zauważyłem tego. Ja chyba tylko zauważyłam na Hanami, z którego jest krótki szorcik na moim kanale. Przyszedł rzeczywiście ojciec z synem i musieliśmy rozmawiać po angielsku. Okay. Więc synek rzeczywiście junior. Ale to też w sumie ciekawy case, że z tej strony, więc kurde, wydaje mi się, że w sumie to jest dobra kwestia do poruszenia, szczególnie właśnie na sytuację geopolityczną, jaką mamy, że jednak tych osób z Ukrainy jest strasznie dużo w Polsce. Więc jak jesteś z Ukrainy, to wchodzisz i jest cool. To możesz wejść i tylko żebyś angielski sobie. Tak plus minus, nawet 2/3, coś tam, tak. Żebyś pogadał i albo na migi będzie. A i tak tego nie zrozumiesz, bo jak gadasz po polsku, to zrozumiesz, a jak nie rozumiesz po polsku, to i tak nie zrozumiesz. Będziemy to trochę się mamy powiadło. Problem komunikacyjny, ale jeżeli macie takie osoby, to możecie powiedzieć się wbijaj mordo, będzie cool. Dokładnie tak, nie ma problemu zupełnie. Okej, no to chyba poruszyliśmy wszystkie tematy. Chyba tak. Bardzo Ci dziękuję za Dzięki. Wywiad. Dzięki wielkie. Sztama. I pozdrawiamy. Chcesz kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić Wiewióra i chciałbym pozdrowić Aleksa Openo i Jerzyka. Cały trójkąt bermudzki. Pozdrawiam. To pozdrawiamy, całujemy i do zobaczenia na OTP. Let's go!